Przez całą długość mojej ścieżki rozwoju, rozwoju osobistego, rozwoju duchowego, rozwoju wewnętrznego, doszedłem do wniosku, że te wszystkie rzeczy, o których mówimy, różne filozofie, różne techniki, różne praktyki, to wszystko powinno być bardzo proste w zrozumieniu i bardzo łatwe w aplikowaniu w życiu codziennym. Ponieważ gdy rzeczy zaczyna robić się za dużo, gdy mamy za dużo teorii, za dużo informacji, za dużo emocji, wszystko zaczyna nam się mieszać ze sobą, nasze życie prywatne, z ideami, pomysłami, z teoriami, to bardzo trudno jest znaleźć w tym wszystkim takie przełożenie praktyczne. Jedną z takich teorii, która moim zdaniem jest dość prosta, jeżeli przełożymy ją na taki praktyczny język i zaaplikujemy w życiu, to jest teoria cienia. Teoria cienia pochodzi od Carla Junga, który przez całą długość prowadzonych prac nad ludzką psychiką doszedł do wniosku, że istnieje coś takiego jak kolektywna nieświadomość, czyli szereg zbioru cech ludzkiej nieświadomości, tego co jest w nas prymitywne, takie archaiczne, archetypowe, stare, pradawne, prymitywne. I to jest zawarte w umyśle każdego z nas. I to jest to, co nazywamy często podświadomością. Albo, tak jak wspomniałem wcześniej, kolektywną nieświadomością. Albo na co dzień uznajemy to jako coś, co jest po prostu gdzieś tam zakopane w nas samych. Często się tego wypieramy, nie chcemy widzieć tego na co dzień. I właśnie mamy taką kulturową otoczkę, która stara się unikać konfrontacji z tym tak zwanym cieniem. I przez to wszyscy ludzie, praktycznie wszyscy ludzie, mają na co dzień takie poczucie izolacji. Takie poczucie, jakby każdy człowiek, tak, każdy z nas dzielił się na dwie części. Jedna część to jest ta, którą prezentujemy na zewnątrz, którą chcemy widzieć, tak? To jest ten taki, można powiedzieć, ja dobry, ja fajny, ja najlepszy, ja idealny. To jest ten ja, którego prezentuję na zewnątrz, jakim chcę widzieć siebie albo jakim chcę, żeby inni mnie widzieli. Ale z drugiej strony tworzy nam się cień tej osoby, czyli takie odbicie. I to jest ten ja, którego nie chcę widzieć. To jest ten ja, którego nawet ukrywam przed samym sobą. To jest ten ja zły, to jest ten ja brzydki, to jest ten ja grzeszny, to jest ten ja nieduchowy, taki nieakceptowalny. I gdy mamy taką sprzeczność tych dwóch ja, tych dwóch obrazów siebie, zaczynamy doświadczać neurotyczności, czyli takiego wewnętrznego konfliktu pomiędzy właśnie tymi dwoma częściami. I są tego różnego rodzaju objawy. Przede wszystkim czujemy się nieszczęśliwi. Czujemy, że rzeczy wymagają naprawdę dużego wysiłku od nas, żeby cokolwiek w naszym życiu się zmieniło. Tracimy zdolność do spontaniczności, do takiej niewinności, radości i mamy takie ciągłe poczucie, że musimy stawiać nad sobą nadzorcę, który musi patrzeć się na nas z góry i kontrolować wszystkie nasze działania i ruchy. I o ile ten nadzorca może się do czegoś przydać, tak? Bo ja nie twierdzę, że on nie jest potrzebny, o tyle, no, on może być po prostu za bardzo dominujący. I wtedy po prostu czujemy się źle ze sobą. Praca z cieniem ma o tyle dużą wartość, że pozwala nam cieszyć się życiem i przede wszystkim jest to praca, która zachodzi wewnątrz nas na polu indywidualnym, ale ma też wpływ na to, co się dzieje wokół nas, na to, jak postrzegamy świat. Bo cień jest też efektem naszej projekcji. Czyli to jest ta część nas, którą widzimy na zewnątrz, wokół nas. Przede wszystkim to jest to, czego u innych ludzi nie chcemy widzieć, nie akceptujemy tego. I często wydaje nam się, że jest to pewnego rodzaju moralna niesłuszność, albo moralna sprzeczność, albo jakiś konflikt, który dzieje się na zewnątrz nas. I tak na przykład widzimy, że
ktoś jest w pozycji siły albo w pozycji władzy. Albo że ktoś jest chłodny i zimny emocjonalnie. Albo że ktoś jest jakiś spontanicznie nieogarnięty, tak? Jest chaotyczny. I widzimy te różne cechy u innych ludzi, tak? I mamy takie poczucie, że te cechy dotyczą tych ludzi, ale nie nas samych. I tutaj już można dostrzec ten taki fundamentalny aspekt cienia, czyli to jest przypisywanie pewnych cech ludziom na zewnątrz nas, ale nie dostrzeganie tych samych tendencji, tych samych cech u nas w środku, tak? Na przykład ktoś jest nad wyraz poświęcający się, altruistyczny i uważa, że inni ludzie są egoistyczni. Albo ktoś nie stawia granic, tak? Nie posiada granic i gdy tylko ktoś postawi te granice, czy zamanifestuje taką męską postawę, to nagle czuje się odrzucony. Czyli to działa na takiej zasadzie dualistycznej. Dzięki temu praca z cieniem też może przebiegać na płaszczyźnie kolektywnej. Czyli można przerabiać cień, będąc w towarzystwie innych osób. Bo przyglądając się innym osobom, można dostrzec to, co siedzi w nas samych. I możemy po prostu poprzez refleksję nad tą projekcją zobaczyć, czego nam brakuje, jak wygląda ta część nas niezintegrowana i możemy ją uleczyć. Przygotowałem tutaj dla Was kilkustopniowy proces integracji cienia, który jest dość prosty, taki fajny, przejrzysty, tak jak wspomniałem wcześniej, żeby nie komplikować tematu. Także zostańcie tutaj ze mną do końca tego nagrania, dostaniecie konkretną technikę i konkretny sposób na pracę z cieniem. Przede wszystkim, pomyśl o czymś, czego nie chcesz doświadczać, czego unikasz albo co dusisz w środku, w sobie. Zrobiłem taką listę rzeczy, których najczęściej się boimy, czego unikamy, tak żebyś miał tutaj pewne przykłady i zastanów się, czy to dotyczy Ciebie. Na przykład, boisz się odrzucenia i unikasz konfrontacji z innymi ludźmi, bo chcesz być kochany i doceniany. Może boisz się, że nie zarobisz wystarczającej ilości pieniędzy i przez to obniżasz swoją wartość, bo wewnętrznie chcesz czuć się bezpiecznie. Może boisz się przyznać do swoich uczuć względem drugiej osoby. Może boisz się stracić kontrolę i dobrze przy tym bawić. Może boisz się samodzielności, bo masz takie przekonanie, że jak będziesz działał sam, to popełnisz jakiś błąd. A może robisz rzeczy dla zewnętrznej akceptacji i uznania, bo nie chcesz być samotny, boisz się samotności, dlatego robisz rzeczy tylko po to, żeby inni cię zaakceptowali. A może czujesz dużą ilość poczucia winy, gdy jesteś bezproduktywny i nic nie robisz, bo nie akceptujesz tej części siebie, która potrzebuje sobie odpocząć, która lubi się polenić, tak? Albo chce porobić coś spontanicznie, bezproduktywnie. Albo czujesz nad wyraz silną potrzebę buntowania się, gdy masz styczność z zewnętrznymi warunkami. Przy czym ja tutaj mam na myśli takie ekstremalne, silne emocje, tak? Wiadomo, że czasami trzeba się zbuntować, postawić na swoim, ale ja mam tutaj na myśli, czy dostrzegasz sobie taką nadmierną chęć buntowania się wobec wszystkich uwarunkowań, bo zawsze musisz stawiać na swoim. I to ma też taki cień, bo przez to trudno jest potem budować relacje z ludźmi, tak? Jeśli ciągle buntujemy. I może być to wynikiem tego, że nie chcesz czuć się po prostu bezsilny, chcesz mieć kontrolę, chcesz być w centrum uwagi, chcesz być tak samo doceniony, nie? To, co jest ważne, to jest to, żeby dostrzec pozytywny aspekt tego, czego w sobie nie chcemy widzieć. Bo wszystkie te negatywne cechy, tak? Negatywne cechy naszej osobowości mają też swoje pozytywne aspekty. No bo chcemy czuć się bezpiecznie, tak? Chcemy czuć się wartościowo, chcemy czuć się docenieni, chcemy czuć się fajnie. Tylko nie dostrzegamy tego negatywu. I często odwrotnie. I celem pracy z cieniem jest dostrzec pozytyw i negatyw w naszej osobowości, tak żeby poczuć się jako cały ty, żebyś miał dostęp i do pozytywu, i do negatywu, żebyś nie czuł tej sprzeczności, żeby ta neurotyczność, pewnego rodzaju niepewność, konflikt pomiędzy tym, jak się czujesz, a jak powinieneś się zachować,
żeby to nie dominowało w Twoim życiu. To da Ci większą pewność siebie, to da Ci większy spokój, więcej akceptacji siebie, więcej tolerancji dla siebie, więcej też tolerancji dla innych ludzi, bo tak jak wspomniałem wcześniej, to jest też bardzo kwestia kolektywna, że to, czego nie akceptujemy w sobie, w środku, to potem projektujemy na zewnątrz. I jak to właśnie przerobimy w sobie, to mega zyskują na tym relacje z ludźmi. Ale też na przykład można odczuć tego pozytywne efekty w pracy, bo stajemy się bardziej produktywni, bezwysiłkowo produktywni. Mniej męczą nas konflikty. Nagle mamy większe poczucie wartości. Zaczynamy przyciągać okazje nie wiadomo skąd, żeby zarabiać więcej pieniędzy na przykład. Albo zaczynamy przyciągać do siebie odpowiednie osoby, które dają nam to, czego na daną chwilę potrzebujemy. Jest to właśnie wynikiem tego, że zaczynamy pracować ze sobą, ale też z kolektywną nieświadomością. I tutaj też trzeba mieć otwarty umysł, bo wchodzimy na takie pole, gdzie możliwe jest zaistnienie rzeczy troszeczkę irracjonalnych. To znaczy takich, które wymykają się spod władzy naszego ego, naszego umysłu. I to są rzeczy bardzo też często energetyczne. I trzeba też zaakceptować to, że czegoś można nie rozumieć. I że coś może się zadziać. I to może zadziać się emocjonalnie, może zadziać się energetycznie i to może być coś, nad czym nie będziemy mieli pełnej kontroli. Ale pracując przy tym, po prostu można intuicyjnie wyczuć, że zanika opór i zaczynamy czuć się sobą lepiej i znika też potrzeba takiej kontroli, takiego upewniania się w tym wszystkim i pojawia się po prostu ulga od wewnętrznego napięcia. Gdy już zidentyfikujesz te wszystkie niechciane części, pomyśl właśnie o tym, jakie są pozytywne intencje, które stoją za tymi częściami. Można zrobić sobie tabelkę. I w tej tabelce napisz po lewej stronie to, co chcesz w sobie widzieć, a po prawej to, czego nie chcesz w sobie widzieć. Albo możesz zapisać to, co chcesz widzieć w innych osobach i czego nie chcesz widzieć, a następnie nadaj temu znaczenie, nadaj temu wartość. Przyznaj się, że to widzisz, tak? Ale tak samo przyznaj, że widzisz to w sobie. I przejdź do kolejnego kroku, czyli zaproś tą niechcianą część, niechcianą część siebie do rozmowy. Czyli wyobraź sobie, dosłownie jakbyś siedział gdzieś w jakiejś sali na krześle, sam ze sobą i przychodzi do ciebie ta część, której nie chcesz. To może być spontaniczny ty, to może być mały ty, twoje wewnętrzne dziecko. To może być kontrolujący ty, ten, który chce mieć władzę, siłę, wpływ, poczucie wartości, poczucie znaczenia, chce być doceniony. To może być twoja część kobieca albo męska. Ta, która chce być kochana, doceniana. Która chce się czuć bezpiecznie. To może być jakaś część twoja kreatywna, która nieraz działa chaotycznie, bywa sprzeczna, popełnia jakieś błędy, ma jakieś drobne niedoskonałości, może ma jakieś tam, powiedzmy, elementy, których nie chcesz widzieć. Zaproś ją do środka i z nią porozmawiaj. Możesz nawet zadać sobie jej pytanie. Jaką funkcję wykonujesz w moim życiu? Co takiego robisz dla mnie? Dlaczego jesteś dla mnie taka ważna? A następnie wynegocjuj z nią jakiś kompromis. Pójdźcie na kompromis. Wyobraź sobie, że pozwalasz jej istnieć, być, ale na twoich warunkach, ale jednocześnie pozwól jej, żeby była całkowicie sobą. Możesz tutaj z różnych punktów widzenia do tego podejść. Wysłuchaj tą część z szacunkiem i zrozumieniem. Pozwól jej powiedzieć wszystko to, co chce ci powiedzieć. Daj jej przestrzeń na wszystko. Niech mówi, co chce. Niech powie ci wszystko to, co chce ci powiedzieć. To, czego czasami nie chcesz słuchać, bo nie jest to dla ciebie po prostu komfortowe. A następnie zintegruj ją w sobie. Czyli tak jak wspomniałem wcześniej. Wyobraź sobie, że ona stanowi część ciebie, że jest dla ciebie tak samo ważna. Możesz ją przytulić, pokochać, wysłać jej miłość. Po prostu dać jej prawo do zaistnienia. I tutaj też warto jest zintegrować tą część kontrolującą, czyli tak zwanego dyrygenta wewnętrznego, albo menadżera, albo kontrolera. To jest właśnie
ta część nas, która to wszystko obserwuje i stara się tym wszystkim zarządzać. Czasami też nie do końca rozumiemy, jak ta część nas funkcjonuje, bo to jest trochę tak jak, wiecie, z psychologii transpersonalnej albo z różnych nauk duchowych, na przykład Advaity, tak? Kim jest kontroler? Kim ja jestem, tak? Kim jest ten nadrzędny kontroler tego wszystkiego? To też jest w procesie Big Mind. Też rozmawia się z wewnętrznym kontrolerem, tak? I jest to pewnego rodzaju proces myślowy, który zarządza wszystkimi częściami naszej osobowości i on bardzo często dotyka właśnie tej sfery duchowej, tego, co jest dla nas najlepsze, jacy powinniśmy być, jak powinniśmy się zachowywać. I tutaj, jeżeli miałbyś problem w określeniu tego, jaki powinieneś być, to dam tobie taką wskazówkę. Każdemu z nas zależy na tym, żeby czuć się dobrze, żeby czuć się bezpiecznie, żeby czuć się wartościowo, i chcemy, żeby nasza osobowość była elastyczna. Czyli tutaj nie chodzi o to, że zawsze masz zachowywać się jak dziecko, tak? Zawsze jak dorosły, albo jak rodzic, albo zawsze masz być kreatywny, zawsze masz być kontrolujący, wrażliwy, taki, siaki czy owaki. Każda z tych części ma zająć swoje miejsce w twoim życiu i zaspokajać twoje potrzeby w taki sposób, jak tobie to odpowiada. Jak posiedzisz nad tym zagadnieniem odpowiednio długo, bo to jest proces i on może trwać długo, on może trwać miesiącami, on może trwać latami, zanim poukładasz swoją osobowość, wszystkie części wyparte sobie uświadomisz, zrozumiesz intelektualnie, jak one funkcjonują. Może przyda się tobie pójście na jakąś terapię, może na jakiś warsztat, może będziesz potrzebował poczytać jeszcze jakieś książki w tym temacie, zrobić jakieś ćwiczenia, mapy myśli, wypełnić tą tabelę, o której wspomniałem wcześniej, tak? Poczujesz się zdecydowanie lepiej ze sobą. I przede wszystkim zobaczysz, że zachodzą w twoim życiu zmiany. Zmiany wewnętrzne. I te zmiany zostaną odzwierciedlone na zewnątrz ciebie. No to jest zawsze projekcja, nie? Nasz świat zewnętrzny to jest nasza projekcja, więc jak zaczynamy zmieniać tutaj w środku w sobie, to nagle nasz świat też zaczyna się po prostu zmieniać. Posiedź sobie nad tym tematem, zrób tą tabelkę, możesz pomedytować i pokontemplować. Dobra, czego nie chcę w sobie widzieć? Co tam jest we mnie, czego unikam? Z czym nie chcę się skonfrontować? Jaka jest prawda o mnie, której nie chcę widzieć? I zrób taką listę tych części ciebie, których nie chcesz widzieć i postaraj się je zintegrować. To tyle, jeżeli chodzi o ten film, to tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Zostaw dla mnie łapkę w górę, zostawcie swoje przemyślunki na dole. Jak coś, to zapraszam na konsultację, a jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, możecie to zrobić poprzez PayPala albo Patronite'a. Zapraszam was również na grupę na Facebooku, wszyscy jesteśmy świadomością, na Facebooka, na Instagrama i na podcast po całości. Widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego. Elo, buźka.